nam się zaprosić Cię na pierwszy Marsz dla Życia i Rodziny w Zduńskiej Woli. I tak się zastanawiamy, co Cię skłoniło do przyjazdu, że właśnie udało nam się, tak, że jesteś z nami pierwszy raz na marszu. Myślę, że wiara. Tyle. Po prostu. Wcześniej nie wyobrażałbym się sobie, nie wiem, czy to widać w kamerze, ale nie wyobrażałbym sobie siebie w takim miejscu, na takim koncercie tego typu. Znaczy koncercie, to nie jest właściwie koncert. Koncert jest tylko dodatkiem do pewnej idei, nie? Ale nie wyobrażałbym sobie siebie. Wiara mnie tutaj skłoniła do przyjazdu tutaj i jestem bardzo szczęśliwy, że mogę to zrobić. Tak się też zastanawiam, bo w dzisiejszym show biznesie mówić o wartościach w sumie nie jest łatwo. I tak. Show biznes to są Stany Zjednoczone, wiesz, tam jest show biznes. U nas to jest, powiedzmy sobie, jakaś tania rozrywka. Ale to prawda, jakoś ta gałąź się już do tego stopnia rozrosła, że wchłonęli wzorce właśnie zachodnie i to się powoli robi z tego show biznes. Wchodzą w grę duże pieniądze, media zwąchały biznes. Tutaj jeśli poruszalibyśmy się tylko po gatunku muzyki rap, no to już mogę powiedzieć, że w tej chwili wchodzą sponsorzy, którzy mają duże pieniądze, bo zwąchali, że jest boom na hip-hop i zaczynają wykorzystywać, wiesz, ten element przekazu, jakim jest ta muzyka. Natomiast kto macza w tym palce, nie szukałbym w tym jakichś głębszych teorii. Natomiast myślę, że ludzie, którzy robią muzykę rap, wywodzą się z prostych środowisk, głównie, tak? Więc to są ludzie, którzy nasiąkli takim życiem konsumpcyjnym. I to im imponuje, o czym mówią. I to, o czym mówią, im imponuje, więc mówienie o wartościach jest bardzo niepopularne, wiem. To był strzał w kolano, na przykład wczoraj grałem w Poznaniu koncert. Ostatnie dwa koncerty moje zgromadziły ponad 250 osób, każdy, a wczoraj było chyba 70. Tak, po mojej deklaracji, że jestem chrześcijaninem i w ogóle od tej chwili będę rapował dla ludzi i z przekazem dobra i miłości. Ale to mnie to cieszy, bo teraz przynajmniej odseparowałem prawdziwych fanów, tak? Teraz jest przynajmniej, wiem, kto tak naprawdę słuchał mojej muzyki i to jest jakby dobry start do budowania grup w każdym mieście, no. Okej. Ale się rozwlekło. Dobrze, bardzo dobrze. A jeszcze tak w sprawie właśnie tego, że dzisiaj jest ten Marsz dla Życia, kilka słów o wartości życia i rodziny, tematycznie. Dobrze. Wiesz co, podtrzymam Ci ten mikrofon, tak, będzie Ci lepiej. Jesteśmy na placu zabaw z Duńskiej Woli, więc warto porozmawiać w tej chwili o rodzinie. Ja sam mam syna, więc wiem, o czym mówię. Życie jest wartością najwyższą, więc cóż można mówić o życiu? Życie można tylko i wyłącznie pielęgnować, ale mówić o nim? Zapytałaś mnie o ochronę życia. Aha, widziałem kilka prac na płocie, zrobionych prawdopodobnie przez jakąś tutaj młodzież okoliczną. Tak. Przeciwko aborcji? Też między innymi. I poruszające były te prace. Mnie, który ma jakby pogląd w tę stronę ukształtowany, że jakby jestem po tej stronie barykady, która twierdzi, że to jest po prostu morderstwo, poruszyło. Więc myślę, że jeśli ktoś, kto wciąż uważa, że to jest tylko aborcja, zobaczyłby taką pracę zrobioną przez dziecko i go by to nie poruszyło, no to znaczy, że niewiele w nim człowieczeństwa pozostało. To też jest jakby wymowne. Rodzina. Rodzina. Wiesz co, rodzina jest ważna tak jak wszystkie grupy, nazwijmy je, społeczne, tak jak państwo. Jeśli rodzina nie trzyma się razem, jeśli nie ma miłości w rodzinie, dobra, relacji, pielęgnowania tych relacji, to wówczas rodziny nie ma. I wówczas wszystkie środowiska, które się wokół nich skupiają, rozpadają się na kawałki. Rodzina jest najważniejsza. Rodzina jest darem od Boga.
z perspektywy człowieka wierzącego, mogę tak powiedzieć. Natomiast z perspektywy, no nie wiem, globalnie, nie wiem, no dla mnie globalne spojrzenie już jest oczami Boga, tak? W sensie oczami, poprzez Jego słowo i poprzez ten kodeks, który reprezentuje. Więc rodzina jest darem od Boga, jest najważniejsza. A duża rodzina jest błogosławieństwem. Dużym. Ale mam syna i muszę Ci powiedzieć, że chyba nie miałbym cierpliwości mieć czwórki albo piątki dzieci. Jesteśmy jak niektórzy. Rodziną, która ma siódemkę. No właśnie. Tak. Znaczy może i bym miał, gdybym miał jakąś taką super potężną w sobie miłość i światło. Mam. Czuję, że mam już duże, tak? Natomiast no po prostu ja chyba nie mógłbym mieć tak dużo dzieci. Fajnie, dobrze. A tak trochę inny temat. Przejdziemy trochę w inny temat. Inspiracje. Skąd czerpiesz inspiracje do tekstów? Tak, wiem, że już mówiłeś o tym nieraz, ale że jesteśmy, mamy Cię w tym momencie, to mamy Cię, to właśnie powiedz o tej inspiracji do tekstów. Skąd ją czerpiesz i od siebie? O, to jest najtrudniejsze pytanie. Ponieważ inspiracje możemy wziąć zewsząd. One są wszędzie, one są w tej chwili, tak? Ty siedzisz na jakimś przyrządzie do zabawy dla dzieci, tam w tyle brzdęka, gitarka, za kamerą stoją ludzie i słuchają, co my mówimy. I wszyscy się uśmiechają i to na pewno wejdzie w jakiś sposób w moją podświadomość. Ja to zbiorę, ja to zbiorę całym sobą, odbiorę to światło, które właśnie wychodzi zza drzew, te liście, które powiewają na wietrze, te chmury, które są gdzieś tutaj, ten pisk, który przed chwilą słyszeliśmy. I to wszystko spowoduje, że przetworzę to w jakiś jeden kształt, w jakiś jeden obraz spośród wielu obrazów, które zobaczę, bo ta chwila, ten moment się już nigdy nie powtórzy, nigdy, w całej wieczności, chyba że będziemy chcieli go odtworzyć, ale wówczas nawet ten przewód musiałby tak samo leżeć, w moim przypadku, żebym czuł się tak samo zainspirowany jak teraz. Więc życie się składa, to jest trochę taka sztampowe, ale życie się składa z wielu momentów po prostu, z wielu chwil. I każda chwila jest inspirująca. A ja czerpię inspirację głównie w tej chwili z przyrody, z duchowości. W ogóle, my mamy być konkretni. Ja czerpię inspirację ze wszechświata, kropka. Fajnie, dobra. Nowa płyta. Chcesz o niej powiedzieć kilka słów? Powiedz coś do fanów, nie do fanów, do tych, którzy znają, do tych, którzy poznają. I tak. Dobrze, to nowa płyta ukaże się w nowej wytwórni, w mojej wytwórni, ponieważ odszedłem z Asphalt Records. Ja czuję, że to był jakiś taki wielki, boski plan, że... Zresztą, jak ktoś spojrzy na ścieżkę, jaką przeszedłem i ułoży wszystkie zdarzenia w kolejności, to dostrzeże w tym coś takiego szczególnego. Coś takiego, co jest znakiem pewnej drogi. I myślę, że mam tą świadomość taką głęboką w sobie, że wszystko, co teraz robię, tak miało być, więc... Jestem zaskakiwany teraz bardzo przez rzeczywistość. Każdy dzień jest dla mnie fascynujący, inny i dlatego postanowiłem otworzyć wytwórnię, aby jeszcze bardziej rozszerzyć profil swojej działalności, bo w mojej nowej wytwórni, która się nazywa Bozon Records, będę chciał wydawać muzykę jazzową, muzykę klasyczną, mam nawet śpiewaczkę operową, chciałbym wydawać tomiki poezji, chciałbym robić eventy, spotkania twórców, rzeźbiarzy, malarzy. Wiesz, chciałbym, żeby ta wytwórnia skupiała ludzi, którzy tworzą. I tam wychodzi moja płyta, która jest płytą rapową, ale, znaczy nazwijmy to, ja tam w pewien sposób melorecytuję pod podkład muzyczny, ale jest to już tak ujęte w tak alternatywny sposób, że nie przypisywałbym już tego do gatunku hip-hop. To jest jakiś taki twór odrębny i o nowej płycie mogę powiedzieć tylko tyle, że taki dałem, bo powiedziałem sobie, że w tym roku będę udawał poetę. Udawał, mówię to świadomie. W sensie piszę tam sobie wiersze, tam do, powiedzmy, że jak to mówię się, do szuflady, tak? Ale nie jest to jakaś poezja wyższych lotów, ponieważ mimo wszystko
publiczność w Polsce hip-hopowa nie jest gotowa na to, żeby słuchać poezji w ogóle. To chyba jest, by było ich, przerosłoby ich. I miałbym wtedy 4 osoby pod sceną. No ale ta płyta jest oparta na głębokich metaforach. Zresztą tytuł tego projektu, bo to jestem ja plus producent, który zrobił muzykę. Jak pierwszy raz w życiu napisałem teksty pod muzykę nie swoją. W 16 godzin napisałem tą płytę pod wielkim natchnieniem. To był niesamowity okres czas. 2 noce i powstała płyta, która jest najlepszą w moim dorobku. Nie zrobiłem takiej płyty dotychczas. I płyta jest, nazwałem to w opisie płyty, napisałem tak, że egzegeza, czyli nazwa tego projektu, jest addendum do tetralogii duchowych płyt. Ludzie się oburzyli. Nie zrozumieli tych słów, bo gdybym powiedział trylogia, to wtedy by każdy jakoś to przełknął, no bo trylogia to każdy słyszy w jakichś filmach czy gdzieś, ale tetralogia to już nie rozumieją, więc zmieniłem to na... jest takie postscriptum do 4 tych takich płyt, które wydałem wcześniej, czyli seans spirytystyczny, potem był alternatywne źródło energii, potem był teoria równoległych światów, a na koniec był Graal. I to było takie... To była moja ścieżka w poszukiwaniu Boga. Cała. 4 płyty, 4 lata. I ta ostatnia, którą nagrałem, to było chwilę przed tym, kiedy poczułem naprawdę tą taką jedność właśnie, tak jak ona, która świadam. Alleluja. Mam wielką miłość w sobie, po prostu... Teraz wybuchnę, po prostu tak eksploduję taką miłością i takim światłem, że mam kapelę. Stworzyłem kapelę stworzoną z muzyków po szkole jazzowej w Katowicach. Uczę się śpiewać, grać na perkusji, grać na pianinie, biorę lekcje aktorstwa, robię mnóstwo rzeczy, więc niedługo będę śpiewał soul, jazz, może w przyszłym roku będę rockmanem, bo afro zapuszczam, ale trochę szaleństwo, ale takie szaleństwo z miłości, po prostu oszalałem z miłości do Boga i do ludzi, wiesz? I to jest po prostu, nigdy w życiu się tak nie czułem i każdy, kto śledził moją ścieżkę, jaką przeszedłem, dojdzie do tego punktu, do którego ja doszedłem, więc egzegeza, czyli ostatni projekt, ja to nazwałem taką prostą metaforą, że to jest taki ostatni moment, kiedy wypływałem na powierzchnię, czyli już widziałem to światło, już tą spokojną taflę wody z tej ciemności, z tych poszukiwań i taka wielka ręka, która tak wpadała w wodę i mnie wyciągała z tego wszystkiego i w tej chwili jestem na etapie suszenia, tak jak w myjniach samochodowych, więc jestem na etapie suszenia i zaraz wyjeżdżam nowiutkim samochodem na podbój polskiej sceny i chcę pokazać ludziom, że mówienie w mediach o miłości i radości i w ogóle Bogu może być na super poziomie, wspaniały sposób i zobaczycie, czym jest prawdziwa miłość. Amen. Alleluja. Już więcej nic nie pytał. Mamy materiał. Mega. No chłopaki, koniec. Schodzimy z tych kamer.